Cześć. Wiem, że obiecywałem wam, że następnym odcinkiem będzie top. Przepraszam, to nie jest top, ale ostatnio trafiłem na coś takiego w internecie, że nie miałem możliwości, żeby się temu oprzeć. Musimy o czymś pogadać. Nie jestem fanem robienia takich typowo ciekawostkowych odcinków, no ale muszę tutaj złamać swoje podejście. Czy myślicie, że to jest dziwna rzecz? Z tych rzeczy, które można kupić w oficjalnych sklepach internetowych klubów piłkarskich? No to chyba nie widzieliście, co się od Arturo Vidala na stronie Bayernu Monachium. Chodźcie, pokażę wam. To będzie niezapomniana podróż, obiecuję. Raz na jakiś czas zdarza mi się zajrzeć do fanshopu Ajaxu, nie wiem, zaglądając, czy są jakieś przeceny, czy jest już dostępny wzór nowych koszulek itd., itd. No i powiem wam szczerze, że jeżeli zobaczę jakiś trochę zabawny produkt, to od razu mam ochotę o nim podyskutować. No i tak przeglądając, z jakiegoś powodu trafiłem na stronę Bayernu i już wam pokazuję, co mnie tam spotkało. No i okej, wejdźmy sobie na sklep kibica Bayernu Monachium. Tutaj widzę, że można sobie wybrać stronę w języku polskim. Bardzo fajnie. A zaraz, tutaj jest już po angielsku. No dobra, no to wybierzmy sobie kraj dostawy. Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Pakistan, Portugalia, Puerto Rico, Katar, Rumunia, San Marino. No świetnie, Bayern. Bardzo się cieszę, że tak bardzo nas szanujecie tutaj w Polsce, bo wiadomo, że to, że w waszym składzie jest Robert Lewandowski, nie ma żadnego przełożenia na zainteresowanie produktami z waszego sklepu. Dobra, jestem w Szczecinie, czyli w Niemczech. No to niech sobie zostanie niemiecki kraj dostawy. No i jesteśmy w fanshopie. Pierwsze co widzę, to przykry widok Jamesa Rodriguez'a w koszulce Bayernu, ale to nas nie interesuje. Wejdźmy sobie w Fan World i tutaj mamy taką zakładkę at home, czyli artykuły domowe poświęcone Bayernowi, brandowane tymże klubem. No i tutaj mamy jakiś kubek, jakiś tam ręcznik, wszystko spoko rzeczy, ale tutaj dalej już mamy na przykład tabakę. Wow. Tabakę. Wiecie, ja nie jestem specjalistą od medycyny, nie znam się na tym, co powoduje, jakie choroby i tak dalej, natomiast z tego, co mi wiadomo, to wielu lekarzy twierdzi, że tabaka zawiera jakieś tam substancje, które mogą powodować raka gardła czy śluzówki, także no fajnie. Ciekaw jestem, czy istnieje ktoś, kto kiedyś powie, że Bayern dał mu raka. Mam nadzieję, że nie. Ale dobra, co tu mamy jeszcze? Jakieś tam żelki, poduszkę, zastawę, energy drink, wszystko spoko. A co to? Klubowy ketchup. Zobaczymy, co piszą o tym. Okej, jesteśmy na anglojęzycznej stronie, ale tutaj nasi przyjaciele w krótkim opisie postanowili pozostawić opis w języku niemieckim. Bardzo profesjonalnie. Okej, to drobna wpadka, widzę, że jest jednak też opis w języku angielskim. Prawdziwa, nie, powiedzmy, gwiazda twojego następnego piłkarskiego barbecue. Ekskluzywny ketchup Bayern Monachium. Jako cechy tutaj wpisują, że ketchup bez dodatków smakowych i konserwantów. Druga najważniejsza cecha? Ma herb Bayernu. No i tak dalej. Nic ciekawego w sumie, ale nie spodziewałem się, że znajdę tutaj ketchup. No, tutaj w powiązanych widzę jest też jakaś przyprawa grillowa. No super, ciekawe rzeczy. No dobra, dalej mamy jakieś tam tablice rejestracyjne, naklejki, jakieś tam rzeczy związane z moim ulubionym piłkarzem, czyli Tomaszem Millerem. Jakieś tam cukiereczki, ręczniczki, poduszki, jakieś vouchery, żel pod prysznic. Spoko. No oczywiście. Oczywiście. Jesteśmy na sklepie niemieckiego klubu, także nie mogło zabraknąć krasnali ogrodowych. Coś pięknego. Patrzcie, jaki wychillowany. Wychillowany prawie tak samo bardzo jak zarząd Bayernu w kontekście kupowania klasowych piłkarzy. No, tu można jeszcze mu kolegę kupić. Oczywiście, czemu nie? No, z opisu możemy się jeszcze dowiedzieć, że to zabawny gnom ogrodowy, jak żeby inaczej.
No, co tam jeszcze macie, moi bawarscy przyjaciele? Zaraz, zaraz, to jest w ogóle cała kategoria poświęcona gnomom ogrodowym. No i jest i trzeci tutaj do ekipy. Piękny, jeszcze z piwskiem. Coś pięknego. Brawo, Bayern, powinniście dostać order pogromcy narodowych stereotypów. No i tak wymieniać sobie możemy jakieś tam pojedyncze głupotki. Jest tego dosyć sporo, no nie wiem, wino klubowe, jest to coś standardowego, jakaś tam, nie wiem, szczoteczka do zębów, no śmieszne rzeczy. Ale są jeszcze takie przedmioty, które mi się specjalnie mocno rzuciły w oczy, tak wyróżniły się, bym powiedział. Tak sobie przewijam, to jakaś szczotka zębów. O, ale na przykład wycieraczka do butów z herbem klubowym. Wchodź do środka, ta wycieraczka bajernowa da znać twojemu gościowi, komu kibicujesz. No nie powiem, bardzo chętnie bym wszedł do mieszkania osoby, która ma taką matę, a najchętniej faktycznie wytarłbym w ten herb buty. Świetny pomysł. O, tutaj jest następna rzecz, która dosyć mocno mnie zszokowała, nie powiem. No, miarka. Z tego co widzę po opisie, jest praktyczna i czerwona. Z jednej strony ma nazwę klubu, a z drugiej strony herb. Powiem wam tak. Jeżeli przyszedłby do mnie jakiś majster i posługiwałby się taką miarką, no to szczerze mówiąc pomyślałbym sobie, że jego takim mottem zawodowym jest, że może nie najtaniej, ale jako tako. Kolejne dywany, otwieracze, kłódki, następne jakieś tutaj wycieraczki. O, kubek z Lewandowskim. Przeceniony. Widzę, że doszło już do prawdziwej eskalacji konfliktu na linii lewy Bayern. Mamy jeszcze jakąś tam skrobaczkę do śniegu, termosy, kolejne jakieś tam szkła i... Oczywiście, czemu nie popielniczka? Czemu by nie gasić petów w coś kojarzy się z twoim ukochanym klubem? Świetny pomysł, gratuluję Bayern, naprawdę jestem przekonany, że mnóstwo osób w ten sposób uzupełni swoje pomieszczenie, w którym pali papierosy. Brawo. Jako kraj dostawy wybraliśmy Niemcy, ale mimo wszystko posługuję się językiem polskim, także nie mogę nie zajrzeć w dział wyprzedaży. Ach, nic ciekawego chyba. Jakaś torba, jakieś śpioszki, jakiś zeszyt, zegar do jajek. O, kubek z Tomasem Millerem, znowu kolejna rzecz, która na pewno bardzo by mi się przydała. Czapeczki, długopisiki. No w sumie niczego ciekawego tutaj nie ma, no bezalkoholowy poncz. Wow, coś na święta z tego, co tutaj piszą. Mam nadzieję, że nie sprzedają ludzi przeterminowanego alkoholu, jeżeli w ogóle w wypadku ponczu bezalkoholowego swoją drogą jest to możliwe. Okej, uczciwość nakazuje wspomnieć, że nie tylko Bayern ma dosyć osobliwe rzeczy w swoim sklepie. W sklepie Ajaxu również można kupić popielniczkę, żeby móc sobie spokojnie kiepować na herb swojego ukochanego klubu. Można nawet kupić miskę dla swojego czworonoga, żeby sobie z niej jadł czy tam pił. W sklepie PS, że można kupić kółko do krojenia pizzy. Zobaczcie, jak to idiotycznie wygląda. Przecież ten facet tutaj, no to wygląda naprawdę jak jakieś odrzuty z fabryki Playmobila. Nic dziwnego, że przeceniony na 11,50. W sklepie Realu Madryt natomiast dostępne są pieprzone fidget spinnery z herbem klubu. No naprawdę, nawet mają tutaj takie specjalne opakowanko, żeby było wiadomo, że wszystko jest spoko. W sklepie Realu można też kupić taką kostkę, taki prostopadłościan, który ma nadrukowane Kings of Europe i takie naprawdę niezbyt wysokiej jakości logo Ligi Mistrzów. Rozumiem ozdoby i tak dalej, ale naprawdę dawno nie widziałem czegoś tak leniwego, naprawdę. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś mógłby chcieć to postawić u siebie w pokoju. Nie wiem, może jeżeli by tam z tyłu gdzieś jakąś lampkę i fajnie to podświetlić, to może, no ale tak czy inaczej, nie wiem, fatalne to mi się wydaje. Kolejne przykłady mógłbym mnożyć, ale nie chcę przesadzać z długością tego filmu. Jeżeli wam się coś takiego podoba, no to możemy nakręcić jakiś drugi, trzeci odcinek. Nie pogniewam się też o to, że wrzucicie mi w komentarzach jakieś inne śmieszne, zabawne rzeczy ze sklepów klubowych, no bo powiem szczerze, że bawiłem się zaskakująco dobrze przeglądając to, co taki Bayern przede wszystkim, ale i nie tylko on ma w swojej ofercie dla swoich kibiców. I
To nie jest tak, że ja ten film nagrywam dlatego, że obecność takiego czy innego produktu w sklepiku klubowym jest zła. Znaczy, niekoniecznie musi mi się to podobać, ale doskonale rozumiem to, że ten sport, czyli piłka nożna, jest coraz bardziej profesjonalny, że coraz więcej pieniędzy kosztuje to, żeby no na przykładzie Bayernu, żeby utrzymać ich stadion, żeby wypłacać pensję Lewandowskiego i tak dalej. Te pensje cały czas do góry idą. Kluby szukają każdego sposobu na to, żeby zarobić pieniądze i to nie jest nic dziwnego, a pamiętać należy też, że ostatecznie nikt nas nie przymusza do zakupu takich produktów, które wydają nam się no, po prostu niegodne. Nie zmienia to jednak faktu, że z bardzo wielu rzeczy można się bardzo sympatycznie pośmiać, czego byliście świadkami. Wspomniałem o serii Top. Naprawdę nad nią pracuję, jako dowód macie tutaj obrazek Rafaela Varana, który stworzyłem na potrzeby nowego odcinka. No i problem, czy może nie problem, ale sytuacja przedstawia się tak, że brakuje mi jednego gościa, zawsze jest ich dwójka, jednego mam. Natomiast no, chciałbym kogoś z was zaprosić i tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić zamach na wyświetlenia i zdobywanie nowych osób. Także jeżeli chcesz wziąć udział w odcinku Top poświęconym reprezentacji Francji, to musisz wrócić albo na swojego Facebooka, albo na Twittera, oznaczając mnie na Twitterze @pantomaszjzw, na Facebooku JZW Piłka Nożna. Musisz wrócić jakiś mój film i napisać, dlaczego chcesz wziąć udział w nowym topie i dlaczego uważasz, że to ty będziesz najlepszą osobą do tego, żeby się w gronie typujących znaleźć. Czas macie do najbliższego live'a, który będzie w piątek. Każdego, kto jeszcze tego nie robi, zachęcam do subskrybowania, dodawania łapek w górę i w ogóle życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym dniu czy wieczorze, zależy kiedy oglądacie ten film. Dzięki za uwagę. Cześć.